jaje miał. Za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał, gdybym miał. Za te czarne, cudne oczęta serce, duszę bym dał. Fajeczki ja nie palę, wódeczki nie piję w małych ilościach, ale z żalu wielkiego ledwie co żyję. Ale z żalu wielkiego śmieszać. Nasza droga prowadzi na zamek w Łańcucie. Towarzyszy nam piękne słońce. Słońce, liście pod nogami. Kas muzeum. Muzeum tam. Gdzie? Tam. A wiecie, co jest najważniejsze w takich obiektach? Rzecz, gdzie można wyskoczyć na siłę wycieczkowa. W zasadzie przy każdym obiekcie można się spodziewać. Przyciskam się różnych do sprzedania. Pokażę wam trochę. To jakieś różne rzeczy, ale fajne. Ja tam lubię oglądać. O, kony. Dosyć ciekawe magnesy. Zamkowa kawiarenka i korytarze też są ubarwione dziełami. Powozami, bo tu jest ta powozarnia w Łańcucie. Ale co oni te powozy? O, wódeczka. Ziołowe gorzki. Dobra, lecimy. Nie zostawią nas. Już się przestaną stresować. Sobie myślę, że czasem powinna coś mówić, jak wam pokazuję, ale zamek jest tak ładny, że nie będę komentować. Zobaczcie, jak ładnie utrzymane róże. Tam trwają remonty. Lecimy za przewodnikiem. Zabawa w muzea. Louis Vuitton, sezon wiosenny. Ostrożnie, powolutku wychodzimy. Jeszcze raz Państwa proszę. Galerii Ermitażu w Rosji.
Ten jest troszkę zmodyfikowany, bo ma żarówkę. Kiedyś tam była świeczka, więc on świeczkę odbijały blask od stareczkę i tak świetnie oświetlały długie korytarze. Jak pasujące że razem i osiedle, więc dobrze oświetlał. Zobaczę, bo jest też inne oświetlenia. Zaraz będzie zachęcić. Z schodem. Bo już tu jednak wyświatło. Klatki schodowe. Bo uznawano, że powietrze powoduje choroby, dokładnie, więc można było na przykład umrzeć bardzo łatwo po kąpieli. Uznawano, że w skórze są tak zwane pory, więc jak się wykąpiemy w ciepłej wodzie, pory się otwierają i złe powietrze wchodzi przez te pory. Dlatego wtedy rzadko się kąpano, a rzadko to jest 3-4 razy w życiu. Mam licznych bucików
niestety. Mamy park przy pałacu. Oto przed Państwem Alan i Marek. Siwki, które mieszkają w stajni. Ale ładne powód. Ładne siwki. No i po zwiedzaniu zamku pędzimy w pięknych okolicznościach przyrody. Zamko do stajni. Także słuchajcie, jeszcze stajnie przed nami. Ze względu na remonty kawałek ulicą, ale i tak w pięknych okolicznościach przyrody. Może tego zamku nie widać, ale piękne złoty na drzew. Zobaczcie, ile liści. Dzień dobry. O, zostajemy, też weźmiemy. Ale ten, ile liści. Ile kolorów. No, widok na stajnie. Czyli co, stajnie czy pałac? Wyglądają jak pałac. Właśnie. Z widokiem na stajnie. Rewelacja. Słuchajcie, wchodzimy do stajni, ale zobaczcie, jakie piękne są drzewa. Rewelacja. Bardzo ładnie. Środek dziedzińca, ale mamy bryczkę i koniki. Słuchajcie, uwolniłyśmy się troszkę od wycieczki. Kupiłyśmy magnesy jak zwykle. Znaczy jak zwykle, bo w sumie co przywozić? Co? Bibelotki, żeby stały, bez sensu. No więc przywozi się magnesy. Hello! Lodówki ma się dużo w tych czasach. Lodówki ma się dużo w tych czasach, słyszycie. Nieważne, że ja już nie mam miejsca. No, to znaczy ja magnesy pościągałam i na razie leżą w pudełkach. Bo wymyśliłam taki sprytny sposób na to, żeby magnesowo było jakąś ramkę i farbę magnesową. Ale to tak jeszcze na przyszłość. Natomiast no, idziemy na lody. Mamy godzinę czasu, idziemy na lody. Zobaczcie, jak to wygląda, jak przedwojenne kamieniczki i sklepy. Gdyby nie te auta, to już wymaluj. Wracamy do autobusu, czyli już teraz będziemy tylko jechać. Więc w zasadzie nasza wycieczka dobiegła końca. Możecie sobie jeszcze zrobić rzut oka na łańcuch, jak to wygląda. I tyle. I tyle vloga. 3 dni.
Bieszczadach. Pogoda dopisała. Wszystko wiemy. Wszędzie byliśmy. Wszystko zobaczyliśmy. Piękne budyneczki. I żegnam się z wami.